potrzeby wzięła się realizacja filmu Dziennik z podróży? Nie z potrzeby, tylko z tego, że temat sam przyszedł do mnie. To znaczy Tadeusza Rolkę znam 11 lat, Michała chyba 2 albo 3. Michał próbował zrobić film o Tadeuszu. Z różnych powodów mu nie wyszło. Chyba jest za mały, żeby robić film o Tadeuszu. Ale znalazł analogowy aparat fotograficzny i postanowił, no i tak go to zaciekawiło, że zapytał Tadeusza, czy może go nauczyć robić z nim zdjęcia. I ja to zobaczyłem i zacząłem to kręcić na iPhone'ie i później jak to oglądałem, to zobaczyłem, że z tego może być film, dlatego zakazałem im spotkań, dopóki nie skołowałem sprzętu. No i zacząłem to nagrywać i się przyglądać, czy to jest wystarczające do tego, żeby powstał film, dlatego że trudno mi było określić, czy, ponieważ znam ich, tak, więc jeszcze trudniej mi było określić, czy to jest już, czy to są bohaterowie filmu, czy nie. No ale takie 2 miesiące nagrań, później coś zmontowałem, zaczynałem pokazywać. Widzę, że wzbudzają emocje. Mam nadzieję, że powstanie z tego komedia opowiadająca czasem o poważnych rzeczach. Właśnie, wspominasz o tym, że chcesz nakręcić komedię, chcesz umieścić ten humor w dokumencie, co nie jest, umówmy się, zbyt częste w polskich produkcjach. Jaki jest twój pomysł na właśnie te humorystyczne ujęcie historii o przyjaźni? A szczęście, ja ich nie muszę wymyślać. Dzięki temu, znaczy może dlatego robię film dokumentalny, tak, że życie przynosi mnóstwo rzeczy. Ja oczywiście mam taką teorię, że oczywiście no, reżyser może stworzyć taką energię, tak, albo jakiś doprowadzić do powstania jakiejś sytuacji. No ale to wszystko by nie było ciekawe, gdyby nie dwaj bohaterowie, którzy wymyślają mnóstwo różnych śmiesznych rzeczy. Dziennik z podróży był tutaj prezentowany w takim projekcie Docs to Go. Jak oceniasz udział swojego filmu w tym przedsięwzięciu i jak patrzysz na inne filmy prezentowane obok twojego? Dla mnie to był ważny moment, dlatego że pierwszy raz pokazywałem zmontowany materiał. Ja zawsze czuję, tak, jaka jest energia na sali. No, jakoś mi się tam spodobała ta energia. I też zupełnie innymi oczami spojrzałem na swoich bohaterów. Jak się siedzi na sali razem z publicznością, oni reagują czasem na inne, na zupełnie inne rzeczy, tak? I wtedy też się innymi oczami patrzy po prostu na to, więc to z tego powodu strasznie ważne dla mnie było. Dodatkowo też dlatego, że tam jakieś propozycje pierwsze za tym poszły, a z innymi filmami... Znaczy inne filmy dają mi takie też poczucie takiej wspólnej energii, tak? Że fajnie, że dokument się zajmuje strasznie różnymi rzeczami, że te filmy się bardzo różnią między sobą, że w dużym procencie w ogóle my się już znamy wszyscy i że to jest taka no fajne towarzystwo, w którym się razem napędzamy, więc myślę, że takie spotkania między innymi z tych powodów też są potrzebne. Na jakim etapie realizacji jest obecnie twój film? Co jeszcze planujesz umieścić w tej historii? No i kiedy chcesz ten film jakby dać światu i dać widzowi? Jestem przed zdjęciami, które być może okażą się główną częścią filmu w ogóle. Trudno mi to stwierdzić, dlatego że latem wybieramy się na miesięczną podróż kamperem. W tym kamperze założymy ciemnię fotograficzną i ludzie będą mogli sobie robić portrety, na drugi dzień przychodzić i odbierać prawdziwe odbitki. Tego już tak naprawdę bardzo mało jest, bo wszyscy sobie fotografują się aparatami cyfrowymi, gdzieś to nagrywają, gdzieś to ginie w komputerze, więc idea jest taka, żeby ludziom dawać takie odbitki, jak kiedyś były, które myślę, że przetrwają te cyfrowe, bo jak się komuś skasuje albo zniszczy dysk, to nagle tego wszystkiego nie ma. Więc mam nadzieję, że to będzie takie prawdziwe spotkanie z ludźmi i latem się to odbędzie. Natomiast myślę, tak, jestem po połowie zdjęć, tak myślę. I mam nadzieję, że w grudniu skończymy montaż filmu, także na początku przyszłego roku będzie można go zobaczyć. Wiem też, że macie plany związane ze zdjęciami w Nowym Jorku. Pomysł wziął się stąd, że Tadeusz nigdy nie był w Stanach Zjednoczonych i marzy o tym. I stąd no, pojawił się taki pomysł, żeby zorganizować mu tą wystawę. Ona częściowo jest organizowana na potrzeby filmu, ale myślę, że bardziej jest, że tak powiem, potrzebna Tadeuszowi i mam takie wrażenie, że jemu się należy coś takiego, to znaczy, żeby te zdjęcia wyszły poza Polskę. Więc jest plan taki, żeby oprócz wystawy
jego zdjęć, zrobić też album fotograficzny, bo nigdy nie miał takiego poważnego albumu. Ja grzebiąc jego archiwum znalazłem 40 tysięcy zdjęć czarno-białych, w większości, które nie są znane w ogóle. Jest kilka tutaj na wystawie w Krakowie, jest wśród ikon polskiej fotografii jedna z jego fotografii, natomiast bardzo dużo zdjęć w ogóle nie jest znanych i chciałbym, żeby ten album pokazał naprawdę takie bardzo cenne zdjęcia, które no powinny ujrzeć światło dzienne, więc to jest takie odkrycie dzięki filmowi, tak, które mam nadzieję, że będzie uzupełniać film i razem z filmem gdzieś się pojawiać. Nawet wczoraj dostaliśmy taką propozycję, żeby na festiwal Vision Duriel, tak się nazywa, żeby tam pojechać razem z wystawą, żeby był i film, i wystawa fotografii. Także myślę, że to tak będzie działać. To znaczy, że i wystawa, i film, i album będą razem na siebie jakoś tam działać i pracować.